Żyjemy w biegunowym świecie. Jeśli nie chcesz otrzymywać przeciwieństwa tego, czego pragniesz, to musisz zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pierwszy sposób polega na tym, że to ty równoważysz energię, którą stwarzasz. Jak? Poprzez działanie. Masz jasną wizję tego, co chcesz osiągnąć i jednocześnie podejmujesz działanie zmierzające do osiągnięcia celu. Od razu mówię, że nie wiem, jak miałoby to wyglądać w przypadku lotto. Drugi sposób wydaje się łatwiejszy, bo polega na tym, że musisz przestać pragnąć, przestać chcieć, a zamiast tego mieć zamiar osiągnięcia swojego celu. Mieć zamiar, mieć intencję, to znaczy mieć zdecydowanie i pewność, że obiekt Twojego zamiaru jest już rzeczywistością i jednocześnie należy obniżyć ważność tego zamiaru. Czyli bierzesz coś jak swoje i jednocześnie jest to tak zwyczajne jak wiązanie sznurowadła. Co to znaczy obniżyć ważność? To znaczy uczynić coś zwyczajnym. Im bardziej coś jest ważne dla Ciebie, tym większy budujesz potencjał energii. To tak samo jak w prawie przyczyny i skutku. Jest akcja, musi być reakcja. I to jeden z największych błędów osób, które zaczynają swoją przygodę z tak zwanym pozytywnym myśleniem. Myśli szybko materializują się, gdy towarzyszy im pragnienie łącznie z działaniem. Przeciwieństwa materializują się, gdy cel jest ważny, pragniesz go i nie ma działania. Można również na to spojrzeć z punktu widzenia połączenia świadomości z podświadomością albo umysłu z duszą. Patrząc w ten sposób, szybko materializują się cele, które są wspólne dla świadomości i podświadomości. Zgodność umysłu i duszy uruchamia wtedy takie siły świata, które wspierają Cię w dążeniu do celu. To są te wszystkie zbiegi okoliczności, szczęśliwe zdarzenia, sojusznicy, pomysły itd. Ale wróćmy do lotto. Pomyśl, poczuj, co się kryje za Twoją chęcią wygranej. Najczęstsza odpowiedź to oczywiście pieniądze, duże pieniądze, leżenie na plaży, niemartwienie się o pieniądze, spłacenie długów, komfortowe życie i tym podobne. Okej, a teraz pomyśl, jakie przekonania kryją się za takimi pragnieniami. No, to oczywiste. Ludzie pragną pieniędzy, bo brakuje im pieniędzy. Nie ma znaczenia, czy Twoja motywacja jest od długu, czy do komfortu. Stoi za nią poczucie braku i ta świadomość braku łączy duszę i umysł i materializuje się w świecie. W jednym z komentarzy ktoś napisał coś w stylu: ci, co nie mają pieniędzy, stracą, a ci, co mają, to będzie im dodane. Coś na wzór cytatu z Biblii. Ale nie chodzi tutaj o ilościowe posiadanie pieniędzy. Chodzi tutaj o świadomość obfitości. Rodzaj poczucia bezpieczeństwa, zaufania do życia, do świata. Gdy masz tą świadomość obfitości, to nie skupiasz się na pieniądzach. Pieniądze są dodatkiem do tego, co robisz. Nie pragniesz pieniędzy, ale tego, co możesz za nie kupić. Wtedy koncentrujesz się na swoim celu i nagle okazuje się, że ten cel można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Wtedy dopiero widać, jak bardzo skupienie się na pieniądzach ogranicza drogi do realizacji. Ale powiem jeszcze więcej. Każdy z nas nosi w sobie swoje przekonania dotyczące pieniędzy, które wyniósł w toku wychowania i socjalizacji, które przejął od swoich rodziców, opiekunów, autorytetów, od swojego rodu, z telewizji, radia i tym podobne. Przypomnij sobie, co o pieniądzach mówili Twoi rodzice i autorytety. Jaka była ich postawa wobec pracy i zarabiania? Co myśleli o grach liczbowych, o lotto, kasynach? Prawdopodobnie te przekonania również nosisz w swojej podświadomości i działasz zgodnie z nimi i to, czego doświadczasz, również z tego wynika. Podsumowując, jeżeli pragniesz pieniędzy i dlatego grasz w lotto, to najpierw musisz ogarnąć swoje przekonania dotyczące pieniędzy. Jak to zrobić, to już temat na inny czas. A po tym, co powiedziałem, mam nadzieję, rozumiesz, że skupianie się na pieniądzach rzadko daje takie efekty, których oczekujemy. Pytanie więc, jak grać i wygrywać bez skupiania się na pieniądzach?
jak ominąć ważność grania w lotto.